Musimy wam, panowie, podziękować również za wielką pracę, jaką wykonujecie dla promocji badmintona. I to nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że osiągacie wyniki takie, jakie osiągacie. Bo po pierwsze, według planu pracy biura prasowego o 20 miosce zaczynać turniej dla dziennikarzy. Zrobiliście wszystko, co się dało, żeby się zacząć o 20, co prawda zacznie się później. Więc to pierwsza sprawa. Gratulujemy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, i tutaj chcieliśmy podziękować jeszcze bardziej, no zadbaliście o takie emocje, że jesteśmy pewni, że ten mecz będzie miał bardzo duże wyniki oglądalności, a będzie oglądany w przyszłym tygodniu również w Polsce. Co w związku z tym, co możecie powiedzieć o tych wcześniejszych meczach, no kiedy nie skończyło się tak łatwo jak w tym ostatnim. Bardzo proszę. Mieliśmy również spotkania, które nie zakończyły się tak, jak się spodziewaliśmy. Przepraszam, na pewno myśleliśmy, że jak wygramy jednego singla, łatwiej, bo ponieważ liczyliśmy na dwa duble do jednego singla, Przemek wygrał tego singla, więc było najłatwiej. Szkoda jedynie, że przegraliśmy tego następnego. I... Czyli w zasadzie wszystko zgodnie z planem, tak? Po kilka singlu, tak myśleliśmy, to ukończymy ten mecz. No panowie, jestem pod wrażeniem, wszystko dla promocji badmintonowej, to naprawdę inne reprezentacje powinny brać z was przykład. Szanowni państwo dziennikarze, finaliści Mistrzostw Europy są do państwa dyspozycji. Bardzo proszę o pytanie. Dzisiaj było trudno, a jutro jak będzie? Właśnie, jutro będzie jeszcze trudniej na pewno, rywal bardzo wymagający, Gdańsk. Jeszcze się raz w ostatnim momencie wzmocniła gatę pewności. Także naprawdę będzie bardzo ciężko, ale myślę, że na pewno dam się wszystko. A w czym? Okaże się to na koncie. A w czym upatrujecie swoje szanse? No proszę, proszę. Szczególnie. Jest pytanie, pan zawsze odpowiedzieć. No ja muszę odpowiadać dla siebie i będę się starał. To mogę powiedzieć, będę walczył. Co będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, prosił to na koniec. To chyba nie koniec, jeszcze niespodzianek. Mam nadzieję, że nie. Liczymy, że to nie koniec niespodzianek. Szanowni państwo, kolejne pytania, bardzo prosimy. Jak wyglądają wasze statystyki? Się bierze. Czy on się bierze?
Jeżeli nie ma żadnych pytań, a jestem pewien, że pytań jest cała masa, tylko wszyscy dziennikarze się wstydzą z całą pewnością, co robić? Kto wpadł na konto na Facebooku i kto już dołączył się do konta Eurobadmintonu 2010? Ja znam odpowiedzią. Ale to nie jest pełna odpowiedź. Są jeszcze inni, nie chcą się przyznać, to zapraszam w takim razie na konto Eurobadminton 2010. Was zapraszam i namawiam do tego, żebyście zaprosili swoich znajomych, bo to wy wiecie najlepiej, kto się badmintonem w Polsce interesuje, a my będziemy się starać ze swojej strony, żeby się o tym wszyscy dowiedzieli. Dziękujemy bardzo. A jeśli są pytania, reprezentanci Polski są do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo.